Dzień dobry wieczór, witamy w podcaście My Kinky Sisters. Są ze mną dzisiaj Vicky i Ola. Hej! Cześć! Kochajcie się! Dzisiaj sobie porozmawiałam o takim magicznym święcie, które nazywa się Wale w tyłki. Jupi! Nie, ale przecież walentynki to jest też święto ćwirów, nie? A nie chorych na serce przez przypadek? No nie, no święty Walentyn, poczekaj. O ile mi się dobrze wydaje, to jest święto epileptyków. Także mogę się mylić. Dum, 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 dum. Patron, orędownik podczas ciężkich chorób, szczególnie psychicznych i epilepsji. O, i patron zakochany. Ale jakby zakochanie jest też chorobą. Większość zakochanych jest psychiczną. Także. Tak, coś w tym jest. Ja mam do was pytanie. Jako wy, jako para, na pewno już nieraz obchodziłyście walę w tyłki. Wale w tyłki. Tak, tak. Tak, tak było. A co to para? To więcej niż jeden, mniej niż trzy. Czy zdarzyło wam się robić coś właśnie jakiegoś głupiego albo takiego typowo klimatycznego na walentynki? Jutro bardzo klimatycznie będziemy jechać do weterynarza, bo nasz pies ma ciążę urojoną chyba. To jest randka z weterynarzem, nie wiem, czy się liczy, chociaż może zakrawać o niektóre kinki. Czy myśmy robiły kiedykolwiek coś klimatycznego na walentynki? Ruchałyśmy się. Ale my się często ruchamy. Ale na walentynki na pewno coś robiłyśmy takiego... ruchalnego. No. No bo my robimy generalnie takie rzeczy na walentynki. My w ogóle od kilku lat z okazji walentynek kupujemy sobie zabawki do łóżka. O! To tak a propos wydawania pieniędzy na zabawki. Ale to ostatnio jest... właśnie rozmawiałyśmy o zabawkach, także to się ładnie łączy. Ale to ciekawe. A czemu akurat na walentynki? Bo... Znaczy, ja generalnie przez bardzo wiele, wiele lat nie obchodziłam walentynek, bo uważałam, że to jest bez sensu. Ale jak już mamy obchodzić, a moja nieżona jest taką osobą, która wszelkiego rodzaju jakieś tam właśnie walentynki, dni dziecka, mikołajki, pierdoły, ona chce to bardzo obchodzić, więc wiem, że i tak coś do domu przytarga. No i żeby nie kupowała kolejnych czekoladek albo kolejnych chabzi, których i tak w tym domu jest za dużo. I ci się kurwa zawsze podobają. No tak, ale jednak to stwierdziłyśmy kilka lat temu, że fajnie by było sobie zamiast tego kupować albo bieliznę do łóżka, albo zabawki. Nice. Bardzo dlatego jak wczoraj Vicky rzuciła tekstem, ja mówię, a co robimy w tym roku na walentynki? A ona mówi, a może sobie kupimy jakąś zabawkę do łóżka? Była taka chwila ciszy, a ja mówię, a może sobie kupimy klocki Lego? Ja się nie zgodziłam, ponieważ ja wolę nowe dildo. Znaczy, ostatnio rozmawiałyście o korku szklanym albo o tensie, także pomysły są, nie? Tylko musicie się dogadać. To może być problem zasadniczo. Ale może być korek do dupny z tensem. O. O! A widzisz? Podoba mi się ten plan. Także już wiecie, co na walentynki kupić. Nie, ja bym nie chciała takie coś, co jak wyjdę z Wiki na dwór gdzieś, na zasadzie gdzieś sobie pójdziemy, to ja będę guzik naciskać. Takie chcę. Branża elektryczna. O, do dupy. Nie do dupy, tylko na szyję. Ja bym chciała taką do dupy, bo wtedy będzie większa reakcja. Ale to nie lepiej sterowany wibrator wtedy? Takie rzeczy mamy, ale one mnie nie ruszają na tyle. Okej. Okay. Okej. Okay. Chociaż akurat z tym, co mamy, to nie wiem, czy próbowałyśmy spaceru. Może jutro jakiś romantyczny spacer? Ale tak z ciekawości, nie umawiałyście nigdy specjalnie sesji na walentynki? Niektórym się zdarza. Nie, walentynkowo chodziłyśmy na imprezy. Okej. Okay. Robiłyśmy sobie wieczorki takie, świeczki. Tak, pszczulanki. Świeczki, pszczulanki, jakieś fajne jedzenie, które obie lubimy. Ale bardziej... Właśnie pomyślałam, że na jutro chcę ser. Ale jakie, mam ci kupić 2 kilo gołdy, czy co? Nie, dyskę serów chcę. I kabanosy. Tak.
No to kupię gołdę, cheddar, nie wiem, mozzarellę. I wezmę nożyk i z tego wykroję dildosa. Dobra. I będzie serowy dildos. Ja bym to chciała zobaczyć, jak ty to wykrajesz. Kurwa, czy to jest wyzwanie? Będzie się działo jutro. Będzie ciekawie. A będzie obciągać, czy będzie drugą stronę przyjmować? Wiesz co, obawiam się, że jakby zaczęła obciągać, to by zeżarła połowę, więc może lepiej nie. Nasz potencjalny partner seksualny z członkiem, nie bój się. Nie bój się. Ona normalnie to tak nie robi. W sensie nie odgryza. Bo to ja jestem od obciągania jak coś. A wam dalej się nie udało znaleźć, mimo po ostatniego anonsu nawet na tym. Czy tak nie udało, tam taki jest dochodzący. A, okej. Okay. Dosłownie przenośni. Taki dochodzący. Tylko daleko ma do nas, więc się rzadko widujemy, ale... No ale coś wyszło, także to jest chociaż... Jak już się widujemy, to łóżko zalewamy. Potem nie możemy chodzić. Jest fajnie. No to taki wam się na walentynki by przydał specjalnie, żeby przyjechał. Żeby było miło. No tak, ale też z drugiej strony, o na przykład mogę się podzielić tajemnicą. No. A propos seksów, że ja jakiś czas temu kupiłam Sonę. No, to wspominałaś. Dwójkę. Tak, tak. Możliwe, że już wszyscy o tym wiedzą, ponieważ piszesz o tym na FetLife'ie. Bo ja chcę, żeby wszyscy po prostu próbowali takich rzeczy. No. I te zabawki soniczne, one działają inaczej niż różdżki, czy te zabawki powietrzne i one pobudzają cały narząd, tak? No bo łechtaczka to nie jest tylko to, co mamy na wierzchu. No nie. Tylko też to, co jest schowane. Ja nigdy w życiu nie miałam orgazmu od samej palcówki. Jednym palcem. Tak. No. Tak. Ja jestem generalnie mało wrażliwa, mało czuła na wszelkiego rodzaju takie rzeczy. Okej. Okay. A wczoraj było fajnie. Rozumiem, że mam zazdrościć. Dobra, też wiem, co robię wieczorem. No to musisz po prostu swojego nauczyć, jak to się robi. Myślę, że nawet jeśli to jego kutas nie będzie soniczny, także to się nie da. O kurwa. Ja, jakbyś mu szczoteczkę podłączyła taką, wiesz? Soniczną? Ładowarkę do szczoteczki, to może by był soniczny. Boże. O. Ale tak sobie myślę, czy klimaciarskie walentynki różnią się od nieklimaciarskich walentynek. Są mniej tandetne chyba. Myślę, że tak, że pod tym względem będzie, wiesz, będzie się coś działo, będzie więcej akcji. Mniej serduszek i kwiatków. A serduszek, serduszko będziesz miała wybite na dupie co najwyżej, a nie, wiesz, papierowe, czy tam karteczkę, czy coś, nie? Także raczej bym się takich walentynek spodziewała. Albo, nie wiem, jako prezent, wiesz, uległa w kajdankach, a nie kwiatki albo ciasteczka. Mogę zostać twoim prezentem. Moją uległą w kajdankach? Tak. Ewentualnie ty możesz zostać moim. Dogadamy się. No to kurwa, jutro będziemy rzucać kostkami, kto będzie czyim uległą. Czyją uległą, nie czyim. Czyim uległą? Zasadniczo mi się myli. Ale tak, na przykład ja bym wolała zamiast bukietu kwiatów, to bukiet taki floger na przykład. O! Taki z kwiatkami na końcu. A to chyba zielona awokado robiła taki floger jakiś czas temu, że miała właśnie taki, co się różyczkami w cudzysłowie kończą. No więc właśnie. Albo na przykład korek analny z różyczką. Ty dalej albo ten korek analny z różyczką. Albo są takie kneble z różdżkami. Bo najgorsza na świecie nie żona nie chce jej kupić, rozumiem. Tak, właśnie tak. Tak jest. Więc musisz dogadać o tym nosie tego korka. To tak jak było powiedziane, korek z ten są jechane. Aktualnie to stać mnie jedynie na używany korek od wina. Okej. Okay. Nie wiem, czy to użyteczne podczas BDSM-u, chociaż biorąc pod uwagę, że wykałaczką można bardzo dużą krzywdę zrobić. Nie, wykałaczek nie chcemy, nie. Wykałaczek można nie. Sprawdzić, ile korków zmieści się w ile dziurek. Okej.
Ja teraz mam w głowie coś zupełnie innego a propos fantazji, o których wczoraj rozmawiałyśmy, więc to jakby... Jakich dziurki fantazji? nadziewanie. Dziurki Będziesz nadziewanie. Nadziana. Tak, bycie nadzianą. Czy co będziemy nadziewać i kim? A czym? To się nie nadaje. To się nie nadaje na antenę. A, okej. Okay, okay. To po się... tych, po skończonym nagraniu ja poproszę informację. Tak, to będzie za kulisem. To będzie za kulisem albo jak już uruchomimy Patronite, to wtedy Q&A zrobimy. Okej. Okay. Ja mogę opowiadać o tym, kto i gdzie mnie będzie na co nadziewał. Okej. Będzie ciekawe. Wtedy się dorobimy mikrofonów i wreszcie będziemy miały jakość dobrą. Dobrze, w takim razie specjalnie, żeby Wiki odpowiadała na głupie pytania. Ja obiecuję, do końca miesiąca będzie stał Patronite, także kto będzie chciał zadać głupie pytania komuś, kto jest u nas na antenie, będzie taka możliwość. Obiecuję. Ja mam wrażenie, że się wjebałam w coś. Tak? Wjebałam się, tak? Praca na pełen etat. Się okaże. Się okaże, ile fanów ma Wiki. Na pewno ani jednego. Luz. No dobra. Zobaczymy. Nie, ja myślę, że tym pozytywnym akcentem nabijania się z walentynek. Znaczy nabijania. Może przesadziłam. Nabijania, jakby ktoś chciał zrobić mi prezent na walentynki, taki bez ten, jak to się mówi, voluntary. Jak to jest po polsku? Taki, że dobrowolny, to ja poproszę o klocki Lego Harry Potter. Dziewczyny, wy sobie musicie wishlistę założyć wtedy i tak, prezent dla Oli, prezent dla Wiki, prezent dla Oli, prezent dla Wiki. I będziemy... A ty nic nie chcesz? No jaki byłby twój wymarzony prezent na walentynki? Kwiatki. Nie, wystawię na dupa do wpierdolu. To by był dobry prezent na walentynki. A ja bym chciała haki w suficie i bambusa takiego wiszącego. No. Oj. To się znowu łączy z fantazją z nadziewaniem. Dobrze zrobię, jak pomyślałam o dupie do bicia. No jak tak można? No, chyba mnie ręka haki, spędzi. Dupy. I sery. Dobra. Tym pozytywnym akcentem myślę, że usłyszymy się następnym razem. Życzymy wszystkim udanego wpierdolu, seksu i tak dalej w walentynki. I dużo miłości. I stosunkowo udanych. Stosunkowo, szczególnie stosunkowo. Im więcej stosunków, tym lepiej. Tak. Tylko bezpiecznie. I dokładnie. Zrozumiem. Trzymajcie się wszyscy, na razie. A! Pa!